Dzień dobry. Otwieram 48. sesję Rady Gminy. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, proszę Państwa. Informacje o pracach w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał Rady. W dniu 29 sierpnia 2014 roku na 47. sesji Rady Gminy zostały podjęte następujące uchwały. W sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na Barciane na lata 2014-2030, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi wojewody warmińsko-mazurskiego na uchwałę Rady Gminy Barciany z dnia 29 października 2013 roku numer 35/229/2013 w sprawie określenia trybu, zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Barciany oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę. Podjęte uchwały przyjęte zostały do realizacji oraz przesłane w ramach sprawnego nadzoru wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły zastrzeżenia do wyżej wymienionych uchwał. W okresie międzysesyjnym podjąłem następujące zarządzenie. W sprawie założeń do projektu budżetu gminy Barciany na rok 2015, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Barciany miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do Rady Gminy, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 roku. Stan inwestycji. Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Mołtajnach, trwają prace wykonawcze. Budowa hali sportowej w Zespole Szkół w Barcianach, trwają prace wykonawcze. Budowa muszli koncertowej w Barcianach, trwa rozliczenie projektu. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ogródkach, trwa rozliczenie projektu. Budowa kanalizacji oczyszczalni ścieków w Podławkach i sieci kanalizacyjnych w miejscowości Kiemławki Małe, Kiemławki Wielkie, Podławki, trwa rozliczenie projektów. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krążkowie, trwają prace wykonawcze. Przebudowa dróg wewnętrznych Barcianek Aptynta, dokonano wyboru oferty. Trwa wybór ofert na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Drogosze. Trwają prace, roboty dotyczące remontu stawów w Skandawie, realizowanego w ramach małych projektów z dofinansowaniem z PROW. Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barcianek, miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda, ogłoszono przetarg. Uczestniczyłem w dożynkach organizowanych przez gminę Korsz oraz gminę Reszel. W dniu 27 września, w tą sobotę, brałem udział w otwarciu stadionu w miejscowości Łazdoje w gminie Kęczny. Gmina ta aplikowała o środki z programu Polska-Litwa w latach 2060. Dla ciekawości powiem, że to bardzo atrakcyjny program. 90% dofinansowania. No niestety nie było ogłoszonych konkursów po roku 2010. Były ogłoszone konkursy w tamtej kadencji. Także 27 września w sobotę uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Krylikiem. Mieszkańcy Krylikiem aplikowali o środki z programu odnowy wsi realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Efektem starań mieszkańców będzie uzyskanie dofinansowania w ramach działania Integrujemy Krylikiem. Jest to trochę podobny projekt, jak był robiony w Aptynta czy wcześniej w Drogoszach, ale już jest bardziej rozbudowany. Teraz jest wprowadzony moderator, większe zaangażowanie wsi wymuszane. Także odbyło się bardzo sympatyczne spotkanie. Ta miejscowość powoli mentalnie się przebudowuje i zaczyna zabierać się na tyle ochoczo do pracy, że powiem Państwu, że w świetlicy odnowili formalnie w czynie społecznym, w starym czynie, farmy własne, wszystko świetlicy zostało odnowione to spotkanie. To tyle informacji. Chciałbym zgłosić drzewa do wycinki z drogi asfaltowej wyjazd do tereny Biany. Po prawej stronie tam jest drzewo, które ogranicza wyjazd. Oraz z drogi od pana Staworki, tam jest jak wyjazd do posesji do mieszkańców. Tam dwa drzewa z lewej i prawej strony. Ale chciałem się zapytać, kiedy zostaną prace wykonane na świetlicy w Brodarach? Ta droga do pałacu przy wybudowanej nowej, gładziutkiej, równej drodze. I teraz te oświetlenie, chociaż jeszcze nie jest włączone, ale już same te
urządzenia, słupy i lampy sprawiają naprawdę bardzo, bardzo piękne wrażenie. I tak przy okazji, jak rozmawiając tam, prawda, z wyborcami moimi, no niektórzy powiadają w ten sposób, jak gdyby w pewnej trosce, że no bo tam przybyło, uzupełniono rzeczywiście kompleksowo. Tu załatwiono całkowicie, pani sołtys pewnie potwierdzi to, że załatwiono sprawę oświetlenia kompleksowo i jest bardzo dobrze. Ale tam przybyło gdzieś około, jak liczyłem, chyba 30 nowych punktów. Sądzę, że również w innych miejscowościach dzieje się podobnie, czyli zwiększa nam się bardzo mocno te punkty oświetleniowe. No, w związku z tym wzrastają również i koszty tego oświetlenia. Jak już jesteśmy przy oszczędzaniu zakupu energii, to warto wspomnieć o instalacji pomp ciepła. No, miałem okazję być przy otwarciu, już takim trochę opóźnionym i już pewne doświadczenia są i trzeba tu powiedzieć, że był to rzeczywiście strzał w dziesiątkę, tam o ile pamiętam, chyba gdzieś do o połowę koszty ogrzewania tego budynku w Drogorzach gdzieś zmalały o połowę. Pan coś tam wspominał, ale to było przy okazji dużo gości, wspominał o możliwościach dalszego oszczędzania energii. W związku z tym ja bym się chciał zapytać, o jakich to możliwościach pan wspominał i w jaki sposób można tam jeszcze, oczywiście nie mówiąc o termomodernizacji samego budynku, no bo to już mamy, prawda, gdzieś tam zapisane w perspektywie budżetu, ale jakie tam są jeszcze, jakie pan widzi jeszcze możliwości dalszego oszczędzania kosztów ogrzewania budynku tego Drogorza, a w przyszłości również i Mokania. Dziękuję bardzo. W sprawie projektu oświetlenia ulicznego dla miejscowości Kiemławki Małe, bowiem swojego czasu wystosowałam pismo w tej sprawie, czy jest to możliwe w tym roku budżetowym. Otrzymałam informację, że zostanie to rozpatrzone po dokonaniu rozliczenia poprzednich projektów i pytanie moje, czy projekt oświetlenia ulicznego w Kiemławkach Małych jest możliwy do zrealizowania jeszcze w tym roku. I druga interpelacja w sprawie naprawy niedużego odcinka drogi w miejscowości Szaty Wielkie, jest to droga gminna na odcinku od skrzyżowania w stronę budynku państwa Olenkowicz. To jest nieduży odcinek, a przejazd tamtą drogą jest znacznie utrudniony. Dziękuję. Będą postawione dwie wiaty tutaj na tej nowej zaproszce, no ale tutaj to jakby tak powiedzieć państwu. No te ławki nadal muszą wrócić również pod tą wiatę, bo ona będzie rozebrana dopiero po zrobieniu drugiej zatoczki, a na razie trzeba gdzieś posiedzieć, choćby dla strony przeciwnej, dla tych autobusów wracających z północy na południe. To po prostu zainteresuje się, co z tym się stało. No, tym niemniej, że dla jadących w stronę na północ, Mołtajny i tam dalsze kierunki, no to dwie wiaty już na którejś sesji państwo zaplanowali, 10 tysięcy nawet realizowane razem z Drogoszami. Pan radny Szwajdych, sprawa remontu dróg i zgody skandalu o Majlinkowo, przekażemy do Zarządu Dróg Powiatowych i remontują cząstkowo. Pan radny Gastowek, wycinka drzew na wyjeździe z drogi powiatowej i z drogi do Stawórki, no przekażemy do Zarządu Dróg Powiatowych, bo drzewa są ich własnością, żeby takie czynności podjęli. Ale przypominam, że w przypadku szat skończyło to się ograniczenie szybkości, a nie wycinką drzew. Także to może być różny skutek. My nie mamy na to żadnego wpływu, drzewa nie są naszą własnością. My nie możemy w tym zakresie. My wydajemy zgodę na wycięcie, ale na wniosek musi napisać wniosek właściciel, zarządca. No my za niego nie napiszemy. A bez jego wniosku my nie możemy wydać decyzji na wycięcie. Nie łatwe. Proszę? Nie łatwe te wycięcie tych drzew. Posłyszeć go na wniosek. Jeżeli chodzi o świetlicę w Rodelach, no to tutaj sołectwo im nie informowało, podjęło decyzję, że oni będą z funduszy sołeckich tą świetlicę realizować. W bieżącym roku chcą zrobić przyłącza energetyczne, kanalizacyjne i wodne, bo na tyle posiadają środków. Na obiekty przyszły rok jest planowany remont dachu i tam ja będę analizował, ile się sołectwo na to przeznaczyło. Tu będzie potrzebne dofinansowanie, bo dach trochę droższy jest niż pewnie fundusz sołecki.
a pozostałość dalej robotami publicznymi. Sobesko, z tego co wiem, ma już okna zakupione, drzwi, stolarkę drzwiową, okienną do zamontowania, no, ale całość cyklu jest takiego, że najpierw trzeba doprowadzić wodę, odprowadzić ścieki, wyremontować dach, a później już całość budynku zamknąć. No tutaj trzeba pochwalić Sobesko, że fundusze sobeskich podejmuje się zrobić świetlicę, no i myślę, że to jest bardzo cenne. Pan radny Michał Malecki, sprawa oświetlenia. Więc proszę Państwa, w piątek najbliższy będę miał spotkanie z przedstawicielami Philipsa na temat oświetlenia LED-owego. Oni między innymi są producentami. Były już takie spotkania. My te oświetlenia, które montujemy, one też już są dość oszczędne, bo to są 75-watowe żarówki, to niedawne 300 czy 400, no to jest nowoczesne oświetlenie, ale idziemy dalej jeszcze w kierunku LED-owego i będziemy ten cały problem rozpatrywać. To też trzeba policzyć, bo z jednej strony LED-owe oświetlenie jest tanie, ale z drugiej strony lampa LED-owa to jest kilkaset złotych, a nie kilkadziesiąt i to trzeba przeliczyć na opłacalne, czy to się w którą stronę to się opłaci. Będziemy to wszystko kalkulować, bo sumarycznie liczy się całkowity koszt oświetlenia, a nie tego. Przypominam, że aktualnie nie oświetla się 300 czy 500 watowymi żarówkami, oświetla się 75 i jest widno, no ponieważ inne są blaski, inne materiały, inna technologia. Do rozważenia oczywiście jest w mniejszych, szczególnie miejscowościach, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, włączenie, żeby w godzinach między 11 a 4 zastosować włączniki, wyłączniki z fotokomórki. W tych małych miejscowościach plus jest minimalny. Więc jak ktoś będzie szedł, no, znajdzie się w pasie drogowym, tam jest oświetlenie, to oświetlenie się powinno włączyć, powiedzmy poświeci z te pół godziny i zgaśnie. Ale to trzeba bardzo eksperymentować, ponieważ niektórzy ludzie nie tyle chcą, żeby w ogóle się świeciło, jak oni się poruszają po drogach, to chcą, żeby było oświetlenie, bo mówią, bo złodzieje, bo złodzieje też jak podoszli kręci, bo to lampo, to też im się zapali, nie? No tak, ale to zobaczymy, jak to się przyjmie, to jest jedna z takich możliwości. My na oświetlenie wydajemy rocznie na energię elektryczną mniej więcej 150 tysięcy złotych, resztę do konserwacji i tak dalej są, bo to jest droższe niż sam prąd na energię. Więc tych 5 lamp czy 6 jak dołożymy, czy jak poprzednio zgaszono 5 czy 6 lamp, no to oszczędności by rzędu kilku tysięcy. Myślę, że tych oszczędności z powodzeniem można znaleźć więcej, chociażby na przykładzie tej szkoły drogowej czy montajnej, gdzie od razu za jednym zamachem znajduje się 100 tysięcy oszczędności rocznych, czy ponad 100. Jeżeli chodzi o dalsze szukanie oszczędności w zakresie energii, no to jest spójne z tym, co jest zgłoszone również, do czego Polska się zobowiązuje. Do roku 2030 chyba Unia zaleca, żeby wszystkie obiekty użyteczności publicznej były samowystarczalne energetycznie. Pani radna Małgorzata Kłaczko, to jest projekt Kiemławki, małe oświetlenie, no to jest ten piątek. Jak zapadnie decyzja, że LED-owe, no to pójdzie w LED-owe, z tym, że już będziemy kolejne miejscowość dokumentacji zlecać i taką miejscowość jak Kiemławki małe na pewno nie powinniśmy, bo że są małe z nazwy, to nie znaczy, że nieznaczne. Jeżeli chodzi o naprawa drogi w Szatach, od skrzyżowania, tu przy Sołtysie, nie do tej. No, sądzę, że to jest droga gmina, chociaż tam jest poplątane z terenami. To zrobimy, przekażemy do kierownika oracza, żeby, nie wiem, nawiózł po spółki gruzy i tam pożegnał, bo rzeczywiście tam na tym podwórku można nazwać, no niezbyt ciekawie wygląda. Dziękuję bardzo. Wiemy w budżecie gminy tarczamy na rok 2020, wrzesień. Wprowadzono zmiany w kontroli dochodów i wydatków. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 761 766,70 zł. Otrzymaliśmy harmonogram zmniejszający wydatki na rok 2014 w projekcie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Ogólnie kwota dofinansowanej projektu w tych dwóch latach nie ulega zmianie, jednak kwota 766 902,70 zł jest do ujęcia w planie finansowym na rok 2015. Z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie jest zwiększoną dotacją celową na realizację zasiłków stałych, także ośrodka pomocy społecznej. Też został zwiększony dodatek energetyczny, zaczarowany dodatek energetyczny za trzeci kwartał na podmiotów wrażliwych na kwotę 530 zł. Wpłynął wniosek komendanta ochotniczych straży pożarnych i sprzedaliśmy dwa
żuki, samochody strażackie marki Żuk na kwotę 1500 zł. Dokonano przeniesień w nim dochodach na kwotę 46 tysięcy. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 761 366 zł. Też wpłyną na zakładu utrzymania dróg i zieleni na przeniesienie między paragrafami naszych jednostek obejmowych z zakładu zespołu szkół Drogosza, przeniesienia między oddziałami w Urzędzie Gminy, w robotach publicznych, tam gdzie wystarczały środki, a gdzie po prostu w planach jeszcze generują się jakieś oszczędności. Są właśnie przenoszone na rozdziały, gdzie są braki. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 19 w Gdzie remont komina kotłowni Urzędu Wojska Polskiego, czy zakup bramek przenośnych na wyposażenie wojska przy ulicy Sportowej. Po wyroku sądu interwencyjne zabezpieczenie komina w budynku Rodele 7, tam na poprzedniej sesji były dwa kominy zabezpieczane, teraz następny należy, bo po prostu właśnie są trzy kominy. Zakup i montaż dwóch jacht przystankowych w miejscowości Radosze. Też remont placu manewrowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcianach. Zakup belki z oświetleniem dalekosiężnym dla samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszach. Przeniesienia pomiędzy rozdziałami też jeszcze nie dla właśnie Gminy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz rozdysponowano środki, które wpłyną z Urzędu Wojewódzkiego na wydatkowanie właśnie tego podatku energetycznego czy zasiłku. Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Kęprzynie zwróciło się do nas z propozycją, żeby wystąpić, znaczy Starostwo wystąpi do programu schetynówek tak zwanych, gdzie tam jest dofinansowanie 50% dla mniej więcej niż 3 miliony, a poza kwotę, żebyśmy wspólnie po 50%, jak to jest tradycyjnie z powiatem, sfinansowali. Jest to na razie wstępna oczywiście deklaracja, bo taki wniosek będzie złożony prawdopodobnie dzisiaj czy jutro przez starostwo w Urzędzie Wojewódzkim. On musi być rozpatrzony i dopiero później, śnie po rozpatrzeniu, ewentualnie jak uzyska pozytywną opinię, no to będą szczegóły, przetargi i tak dalej. Myślę, że na tym etapie, jak dopominamy się cały czas, żeby powiat robił na naszym drogi, no to tym bardziej w okresie wyboru, żebyśmy nie byli za tym, żeby drogi zostały realizowane. Stąd wniosek mówi do Państwa. O dalszym przebiegu poinformujemy. Będziemy na bieżąco informować. W tej chwili mówimy o jednej drodze, bo nie wiem dlaczego akurat Pan Starosta wybrał sobie tą drogę. Ona z całą pewnością wymaga modernizacji, przebudowy, czy co tam jeszcze. Z całą pewnością. Ale oprócz tego, tylko na moim terenie ja widzę taką drogę, która wymaga natychmiastowej przebudowy. To droga Drogosze-Kiemławki, Drogosze-Kolwiny, droga do Kremławek i droga Drogosze-Gardno. Mimo tam wyduszonego jakiegoś tam remontu w dalszym ciągu, ona jest niebezpieczna. No tutaj akurat jest mowa o tej drodze. Jak wygląda współpraca z powiatem kęczyńskim, to o tym może świadczyć współpraca przy drodze Suchami. Wiecie Państwo, no pierwszy rok to jako tako coś odbyło, że nie pamiętam już ile, myśmy wyasygnowali powiat podobnie, ale już w następnym roku, skoro myśmy zaproponowali bodajże 300 tysięcy złotych, no powiat 100 tysięcy, no to przecież my nie będziemy dawać 200 tysięcy więcej, prawda? Głupi byłby wójt, gdyby tak się na to zgodził i myśmy się tam na wtedy wycofali. No a w tym roku bodajże też myśmy w budżecie zaplanowali jakąś tam kwotę do tego, żeby wreszcie tą drogę skończyć. Powiat natomiast nic. I droga jest rozwebrana, no częściowo zrobiona oczywiście, ale nieskończona. I proszę Państwa, ale ja rozumiem Pana Wójta.
który jako gospodarz tego terenu chciałby, niezależnie od tego, do kogo należy dana nieruchomość, chciałby, aby wszystka, cała infrastruktura, która jest na naszej gminie, no była jakoś, wyglądała i była sprawna. I powiem tak, że gdyby ta współpraca zaproponowana była na początku kadencji, byłbym zdecydowanie przeciwny. Ale w tej chwili będę głosował za. A to dlatego, że tylko dlatego, że mam nadzieję, że w nowej kadencji będziemy mieli inny zarząd powiatu, który opracuje wreszcie jakąś długotrwałą strategię naprawy dróg powiatowych, bo przecież ten problem oni mają nie tylko w naszej gminie. Oni mają ten problem, często czytam jakieś tam notatki, przecież na przykład w gminie Korszyńskiej, co mnie bardzo mocno dziwi, oni tam mają przecież dwóch członków zarządu. Bardzo się temu dziwię. Także zagłosuję, ale tylko dlatego, że mamy koniec kadencji i mam nadzieję, że będzie nowy zarząd powiatu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za obecność, za wytrwanie z nami i zamykam 48. sesję Rady Gminy.